W Uniejowie odbyło się Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju. To wydarzenie gospodarcze poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje. Nieprzypadkowo gospodarzem tegorocznej edycji forum był Uniejów, który jest doskonałym przykładem szybko rozwijającej się gminy. Po raz pierwszy w Uniejowie. A dlaczego? A dlatego, że Uniejów jest liderem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy unijnych, ale przede wszystkim o ich skuteczne wykorzystywanie, no i mądre przede wszystkim wykorzystywanie środków unijnych. Współpraca z miastem i gminą bardzo dobrze nam się układa i chcemy, żeby Uniejów był postrzegany właśnie od teraz, przez kolejne lata, jako to miejsce, gdzie spotykają się innowatorzy z całego kraju i rozmawiają na temat właśnie inteligentnych rozwiązań w obrębie krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji. Forum ma charakter międzynarodowej debaty z udziałem branżowych liderów, innowatorów i inwestorów na linii nauka, biznes, samorząd, która łączy kreatorów nowoczesnych technologii w biznesie, chętnych do podzielenia się rozwiązaniami z nabywcami, którzy są zainteresowani nadaniem nowego kształtu polskiemu przemysłowi. To rozwój ludzi i kadry menedżerskiej, i pracowników, bo świat się nam dzisiaj zmienia. Żyjemy w świecie VUCA, w świecie bardzo zmieniającym się, szybko zmieniającym się, wcale niejednoznacznym. I dlatego dzisiaj coraz ważniejsze jest to, żeby szefowie zarządzali ludźmi w trochę inny sposób. Cieplejszy, otwartszy bardziej, serdeczny, żeby w tym było więcej zrozumienia, więcej wzajemnej sympatii, więcej sensu także. Także to, co jest bardzo ważne, szczególnie dla ludzi młodych, żeby mieli szansę takiego bardziej aktywnego pokazania własnych umiejętności, mieli wpływ na to, co robią, rozumieli to, co robią, a nie tylko wypełniali bezsensownie polecenia. I o tym warto mówić, to warto ćwiczyć wręcz, dlatego mamy tutaj i wykłady, i warsztaty. To najważniejsze w Polsce wydarzenie poświęcone w tak dużym stopniu funduszom unijnym, wynalazkom polskiej pozycji w strukturach europejskich, a przede wszystkim polskim krajowym i regionalnym specjalizacjom. Ken Robinson kiedyś powiedział, żywioł to takie miejsce, w którym to, co kochamy, spotyka się z tym, w czym jesteśmy dobrzy. I tak naprawdę ta myśl przyświeca nam tutaj, na naszemu spotkaniu wynalazców, przedstawicieli biznesu i różnych instytucji publicznych, które są w stanie pomagać w tej kooperacji i współpracy. Dzisiaj, można powiedzieć, przychodzi taki moment, kiedy polskie wynalazki powinny przekraczać granice. My powinniśmy szukać partnerów za granicą, a w oparciu o nasz potencjał intelektualny, także współpraca z takimi światowymi organizacjami, no o Polsce będzie dużo można usłyszeć. Forum towarzyszyła debata poświęcona przyszłości Polski w Unii Europejskiej, unijnemu budżetowi i rozwojowi gospodarczemu naszego kraju, opartego o innowacyjne technologie w odniesieniu do innych państw, które wstąpiły do Unii Europejskiej w XXI wieku. W ramach forum miał miejsce dwudniowy event Discovery Days – Odkrywamy polskie wynalazki, podczas którego polscy innowatorzy zaprezentowali 100 rozwiązań technologicznych, które mogą mieć przełomowe znaczenie dla polskiej gospodarki. Wynalazki. I to jest coś, co jest bardzo ważne. Ja sam uważam, że wynalazki nie należy ich tylko i wyłącznie postrzegać jako coś, czym powinien zajmować się sektor prywatny. Tutaj cały czas widzimy taką coraz większą rolę uniwersytetów, laboratoriów uniwersyteckich, które właśnie wspierają pracę nad wynalazkami. I oczywiście wynalazki mają bardzo duży wpływ na rozwój gospodarczy. Coraz więcej podmiotów jest zainteresowanych wynalazkami, ale ponieważ wiemy, że w dziedzinie związanej z wynalazkami potrzeba jest bardzo dużo nakładów finansowych, w tej chwili ta działalność dotycząca ich rozwijania już nie tylko ma miejsce na poziomie krajowym, ale to zaczyna mieć wymiar międzynarodowy po to, żeby właśnie był większy dostęp do finansowania. I takie organizacje jak ta, którą ja reprezentuję, czyli Światowa Organizacja Ochrony Własności Intelektualnej, wspiera właśnie tego typu starania związane z wynalazkami. Podczas drugiego dnia forum odbyła się polska premiera rekonstrukcji wynalazku prezydenta Mościckiego, dedykowanego marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu z udziałem przedstawicieli Urzędu Patentowego RP.
Jednym z bardzo ważnych elementów dzisiejszego wydarzenia będzie zademonstrowanie urządzenia do zapewnienia powietrza o walorach powietrza górskiego według rozwiązania prezydenta Ignacego Mościckiego, który w 1932 roku opatentował swoje rozwiązanie, a dedykował jego wykonanie praktycznie marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, który, jak powszechnie wiadomo, pracując bardzo dużo, aktywnie i praktycznie całą dobę każdego dnia, potrzebował właśnie mieć warunki odpowiednie do dychania ze względu na pewne dysfunkcje, które go obciążały, a mianowicie kłopoty z płucami. Stąd prezydent Mościcki postanowił, aby skonstruować odpowiednie rozwiązanie, które pierwsze w świecie posiadało funkcję antysmogową w pomieszczeniach zewnętrznych, wewnętrznych, w pomieszczeniach wewnętrznych. I stąd to rozwiązanie spełniało swoją funkcję, było wykonane w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich był zainstalowany w siedzibie Sił Zbrojnych, w obecnej siedzibie naszego rządu w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, a drugie rozwiązanie było zainstalowane na Zamku Królewskim w Warszawie. Organizatorem Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, instytucja zajmująca się kompleksowym wsparciem i promocją przedstawicieli samorządu, biznesu i nauki, które charakteryzuje innowacyjność.